Dzień dobry. Dzisiaj mam u Ciebie niezwykłych gości, dwie uczennice z klasy czwartej. Przyszły, żeby mnie o coś zapytać. Nie wiem o co. Zobaczymy, czego są ciekawe. Słucham. Dzień dobry. Witam Was. Jest Pani i nauczycielem, i dyrektorem. Proszę nam powiedzieć, czym różnią się te role? Powiem szczerze, najprzyjemniejszym momentem jest ten moment, kiedy mogę pójść do klasy i faktycznie z uczniami być. Cały czas czuję się przede wszystkim nauczycielem. Natomiast bycie dyrektorem to jest przede wszystkim dbanie. Dbanie o wszystkich uczniów, w tej chwili wszystkich nauczycieli, jak również o Wasze rodziny. Ponieważ w tej sytuacji no, czujemy to my, dyrektorzy, bardzo mocno tę ogromną odpowiedzialność. Ale przede wszystkim zawsze będę się przede wszystkim czuła nauczycielem i kocham to robić. A co Pani się bardziej podoba? Bycie dyrektorem naszej szkoły czy bycie nauczycielem? No tak jak już powiedziałam, no bycie nauczycielem jak najbardziej, natomiast bycie dyrektorem szkoły to jest niezwykłe wyzwanie. Każdego dnia spotykają mnie takie naprawdę bardzo duże, bardzo, bardzo trudne sytuacje, z którymi udaje mi się na szczęście poradzić. Więc no każdy dzień tak jakby wydaje mi się, że jest sukcesem takim moim małym. Natomiast tak jak powtarzam, nauczycielem, to bycie nauczycielem jest dla mnie najpiękniejsze i najważniejsze. Co jest najtrudniejsze w Pani pracy? Ogromna odpowiedzialność. To jest najtrudniejsze. Świadomość, że od moich decyzji zależy bardzo dużo. I myślę, że to jest najistotniejsze. I to z drugiej strony też to, co ważne, że mogę tak wiele zmienić. I to z drugiej strony rekompensuje mi to poczucie takiej odpowiedzialności za Was. Więc z jednej strony odpowiedzialność, a z drugiej strony świadomość, że mogę bardzo dużo zmienić dzięki temu, że jestem tu, gdzie jestem. Jak była Pani w naszym wieku, to kim Pani chciała zostać? Nauczycielką zawsze. Zawsze organizowałam klasy mojej rodzinie, moim siostrom, czy rodzeństwu, które przyjeżdżało ciotecznemu. Zawsze byłam nauczycielem. Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole? Chyba raczej lubiłam wszystkie przedmioty. Zawsze bardzo dobrze się uczyłam, to prawda. I żaden przedmiot nie sprawiał mi trudności. No oczywiście język polski, którego uczę, bardzo, bardzo kocham. Jednakże no i przedmioty artystyczne, IWF, historia, matematyka, wszystkie przedmioty. Naprawdę jakoś tak wydawało mi się, że wszystkie są potrzebne i w ogóle nie sprawiała mi nauka żadnych trudności. Może dlatego lubiłam wszystkie przedmioty w szkole. Czym Pani interesowała się w młodości? Trochę próbowałam grać, próbowałam również swoich sił w takiej dziedzinie, która się nazywa tkactwem artystycznym, nie wiem czy wiecie, więc też bardzo mnie to pasjonowało. Lubiłam recytację, lubiłam teatr. Kiedy byłam troszeczkę starsza, już w liceum odkryłam swoje właśnie takie talenty związane z komputerem. Bardzo szybko się uczę, bardzo szybko załapałam tę technologię, więc tak naprawdę no, troszeczkę jak człowiek orkiestra. A już później tak, i granie, i śpiewanie, i teatr, czyli wszystkie te artystyczne rzeczy, jak najbardziej. Czy ma Pani swój ulubiony zespół z tamtych lat? Nie mam. Tak naprawdę słuchało się wtedy wszystkiego, tego co było gdzieś tam w telewizji. Natomiast no ja uwielbiam tańczyć, więc wszystko co się dało tańczyć, to ja uwielbiałam. Czy jest Pani dumna z osiągnięć naszej szkoły? Ogromnie. To co widzę, jakich wspaniałych mam uczniów, jakich mam wspaniałych nauczycieli, pracowników. No każdego dnia, szczególnie, że co chwila pojawiają się takie momenty, kiedy no i w prasie i inne instytucje pochwalą to, co robimy. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, także myślę, że mamy ogromny potencjał, a dzięki naszej takiej wspólnej pracy i temu, że już no ponad rok jesteśmy razem, że coraz lepiej się dogadujemy, że mogę poznać, zobaczyć, w czym jesteście dobrzy, to naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie osiągnąć ogromny sukces, również jako szkoła, ale również każdy uczeń osobiście, jako jednostka. No a ja cieszę się sukcesem każdego nauczyciela, każdego ucznia, każdego mojego pracownika. Także tak, myślę, że osiągamy wspólnie razem sukces. Co uważa Pani za najmocniejszą stronę naszej szkoły? Po prostu ludzi. Was, tych mniejszych ludzi i moją kadrę cudowną, jako tych troszkę większych ludzi. Ludzie.
To są świetni ludzie po prostu. Czego życzyłaby Pani sobie i nauczycielom w Dniu Edukacji Narodowej? Odpowiem jednym słowem. Stabilizacji. Czyli po prostu spokoju, żebyśmy wiedzieli, co będzie jutro, żebyśmy nie musieli reagować z dnia na dzień, żeby ta sytuacja, która nas wszystkich dotyka, po prostu się jakoś unormowała. Tego bym sobie przede wszystkim życzyła. No i oczywiście zdrowia. No. Zdrowie jest zawsze potrzebne. Natomiast nam wszystkim w tej chwili, nawet do zdrowia, potrzebny jest po prostu spokój. I tego spokoju i sobie, i nam wszystkim bym sobie życzyła. Jak najbardziej. Z takiej stabilizacji, spokoju na co dzień. Dziękujemy. Dziękuję Wam również. Bardzo mi było Was gościć. Mam nadzieję, że trochę lepiej żeśmy się poznali. Szczególnie, że znamy się również spod tablicy, prawda, z klasy, więc... Ale bardzo mi było miło Was u siebie tutaj gościć. Życzmy sobie tego wszyscy. Zdrówka, moje drogie dziewczęta, dla Was i dla wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za ten wywiad. Do widzenia. Dziękuję.